Klara zbudowała wieżę z 42 klocków, dodała do tego 12 czerwonych klocków, jeszcze 14 niebieskich klocków i 16 klocków fioletowych. I w tym filmie zastanowimy się, ile razem Klara ma klocków. Pomożemy sobie osią liczbową. Oś liczbowa ciągnie się w nieskończoność w obydwu kierunkach, w stronę dodatnią i w stronę ujemną. Oznaczmy pierwszą po lewej grubą kreskę jako 40. Tu mamy 42 i będziemy do tego dodawać, więc wszystko powinno się zmieścić. I możemy policzyć na osi, że jeżeli przyjmiemy, że odcinek pomiędzy kolejnymi małymi kreskami to 1, to od 40 w stronę dodatnią, czyli w prawo, mamy 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Czyli każda gruba kreska to kolejna dziesiątka. Tu jest 60, tu jest 70 i tutaj 80. I teraz chciałbym, żebyście zatrzymali ten film i zastanowili się, gdzie jest na tej osi 42 i w jaki sposób dodawać te klocki przy użyciu tak przygotowanej osi liczbowej, żeby dowiedzieć się, ile razem Klara miała klocków po dodaniu tego wszystkiego. No to po kolei. Zaczynamy tu, gdzie Klara zaczęła. Miała na początku 42 klocki. Tu jest 40 i co małą kreskę jest 1. 41, 42. Tu jest punkt startowy, 42 klocki. Do tego dodała 12 klocków czerwonych. I możemy to policzyć na osi liczbowej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lądujemy tutaj. Do 42 dodaliśmy 12 klocków. I gdzie po takim dodawaniu się znajdujemy? Znajdujemy się o 1, 2, 3, 4 dalej niż 50, czyli w 54. Tu jest 54. Możemy też zrobić to inaczej. Dodajemy 12, jeżeli zaczynamy od 42, to brakuje 8 do 50 i jeszcze musimy dodać pozostałe 4. 50 plus 4 to razem 54. Dalej dodajemy jeszcze 14 niebieskich klocków. Do 54 jeszcze 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. I znajdujemy się tutaj. Dodajemy jeszcze 14 i znajdujemy się tutaj. Jaka to liczba? Można tak, że od 60 jest to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 w prawo, czyli 68. Albo można tak, że jest to o 2 mniej niż 70, czyli 68. Mamy teraz wszystkich klocków 68. Do tego dodajemy 16 klocków fioletowych. No to jeszcze raz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. I trafiliśmy tutaj. Dokładnie w ostatnią małą kreskę na osi. Gdyby zabrakło kresek, to byśmy je dorysowali. Żaden problem. Dodajemy 16. I znowu możemy policzyć na osi, że znajdujemy się w miejscu o 1, 2, 3, 4 w prawo powyżej 80. Czyli to jest 84. Razem 84 klocki. Inaczej możemy tę ostatnią liczbę znaleźć tak, że dodaliśmy 2, żeby dotrzeć do 70. Zostało do dodania jeszcze 14. Dodaliśmy kolejne 10, żeby dotrzeć do 80. Zostało do dodania jeszcze 4 i po dodaniu tych ostatnich 4 lądujemy w 84. No i wiemy, że Klara ma razem 84 klocki.